Zerwał! Pal! Zerwał! Pal! Uroczysta msza święta w intencji ojczyzny w kościele w Gumiskach, koncert najpiękniejszych utworów powstańczych, legionowych i partyzanckich, orkiestry koncertowej, reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego oraz apel pamięci na Polanie i salwa honorowa w wykonaniu 33. Batalionu Lekkiej Piechoty 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Złożono również kwiaty pod pomnikiem bitwy. Tak oddano hołd bohaterom Armii Krajowej w 77. rocznicę akcji Burza i bitwy na Kałużówce. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że miałem zaszczyt i przyjemność w 2017 roku uczestniczyć w spotkaniu na Kałużówce, na którym pewnie i większość z Państwa była, gdzie mogliśmy osobiście wysłuchać pana Zbigniewa Lazarowicza, pseudonim Bratek, pana Jerzego Krusensterna, pana majora Jerzego Krusensterna, pseudonim Tom, i wysłuchać tych słów, które tam wtedy padły. Ale przede wszystkim jestem szczęśliwy z tego powodu, że również udało się wysłuchać tych słów i zobaczyć tych ludzi, między innymi mojej córce. Dziś obaj ci odważni ludzie są już na tym lepszym świecie. Ale wtedy było mnóstwo dzieci i te opowieści Bratka o tym, jak ksiądz wspomniany tu przez pana Macieja Mieczyk ostatnim sakramentem namaszczał poległego żołnierza, albo pana majora Jerzego Krusensterna o tym, jak dwie sanitariuszki pod oszczałem niemieckim ratowały kolegę, którego oni przez drogę przenosili na drugą stronę. I szanowni państwo, łatwo jest dzisiaj się tutaj spotykać. Łatwo jest pojechać na Kałużówkę samochodem, kupić wieniec, złożyć go, czasem się pomodlić, ale myślę, że najważniejsze, żebyśmy mieli w sercach to, za co ci ludzie oddali życie. Pamiętajmy, że oni walczyli za Boga, honor i ojczyznę. Pamiętajmy, że większość z nich miała ręgrafy na piersi z Matką Bożą. Pamiętajmy, że ten świat, o który walczyli, dziś nie zawsze jest taki, o jakim oni by marzyli. Najpierw 20 sierpnia 1944 roku żołnierze trzeciego zgrupowania w Gołęczynie zostali zaatakowani przez trzy kompanie niemieckie. Doszło do ostrej wymiany ognia. W wyniku tego boju zginęło 7 żołnierzy Armii Krajowej, w tym dowodzący tymi oddziałami kapitan Józef Lutak-Dyzma. Natomiast 23 sierpnia, kiedy Dębica była w cudzysłowie wyzwolona przez żołnierzy Armii Czerwonej, kiedy oddziały Armii Czerwonej wkroczyły do Dębicy, wówczas rozpoczęła się bitwa na Kałużówce, poprzedzona ostrzałem artyleryjskim skierowanym przez baterie niemieckie wprost na stanowiska żołnierzy drugiego zgrupowania, a także uderzeniem rozpoznawczym od strony drogi Braciejowa-Południk. Kiedy major Klamra podjął decyzję o próbie przedostania się na stronę sowiecką, wówczas Sowieci skierowali ostrzał artyleryjski na stanowiska drugiego rejonu. Czy można tutaj mówić o przypadku? Zapewne nie. 24 sierpnia o świcie ruszyło główne uderzenie na stanowiska drugiego zgrupowania. Przez 14 godzin ciężkiego, heroicznego boju Niemcy zdołali posunąć się zaledwie o 1,5 kilometra. Ale Kałużówka została obroniona przez żołnierzy Adama Lazarowicza, przez żołnierzy bohaterów drugiego zgrupowania. Po pierwsze to jest hołd, po drugie obowiązek, bo właśnie na terenie gminy Dębice odbywały się, tutaj odbywała się akcja Burza. I chcę powiedzieć nieustannie, co roku po prostu społeczeństwo przychodzi, organizuje się, są partnerzy, samorządowcy. I ja myślę, jak zawsze powtarzam, że pamięć jest wartością ponadczasową i ja mam po prostu ten przywilej, że jestem współorganizatorem również tegoż wydarzenia i dziękuję pozostałym
za współpracę, bo warto. Historycy powiadają, że na czas akcji Burza cały obwód dębicki, a jest on dzisiaj również reprezentowany, co również warto wiedzieć, przez sztandar, przez replikę tego sztandaru, który jest obecny w kościele, ten cały okręg został podzielony na 4 zgrupowania. Pierwsze w okolicach Sędziszowa Małopolskiego i Robczyc, drugi w rejonach Dębicy, trzeci w okolicach Pilzna i czwarte zgrupowanie jako zapasowe, które nie brało udziału w walce, ale było cały czas w obwodzie. To zgrupowanie odtwarzało 5. Pułk Strzelców Konnych Armii Krajowej w koszarach tego 5. Pułku. Dzisiaj szkolą się, mieszkają i przebywają żołnierze wspomnianego już 33. Batalionu Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej. Te najcięższe walki, które stoczyło wspomniane drugie zgrupowanie, stoczyło tutaj, na tym terenie, w rejonach Gumnisk, w rejonach Kałużówki. Tym zgrupowaniem dowodził dowódca pan major Adam Lazarowicz Klamra. Podczas uroczystości Józef Pluta z Paszczyny odebrał medal Pro Patria za kultywowanie pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczył poseł Jan Warzecha oraz Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego. Nie było to jedyne zaszczytne wyróżnienie. Pamiątkową odznakę z okazji 75. rocznicy powstania Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość odebrała Wiesława Pawlus, członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Dębicy. Mam niezmierny zaszczyt i szacunek dla ojczyzny, państwa polskiego, Rzeczpospolitej Polskiej, za to, że zostałem w dniu dzisiejszym w stolicy wolnego skrawka ziemi dębickiej w czasie II wojny światowej uhonorowany medalem Pro Patria. Pro Patria to znaczy dla ojczyzny. Z tego miejsca chciałem na ręce pana posła Jana Warzechy i starosty Piotra Chęćka podziękować ojczyźnie za przyznane wyróżnienie. Jak wspomniano w laudacji, moja działalność patriotyczna może nie jest taka wyeksponowana, widoczna, ale jest ciągle kontynuowana. Kontynuuję tą działalność w Stowarzyszeniu Weteranów Polskich Formacji Granicznych w Warszawie, w Stowarzyszeniu Pamięci Kapelanów Wojska Polskiego zamordowanych na wschodzie, jak również w naszym lokalnym Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Dębickiej. Ale moja postawa patriotyczna została ukształtowana przede wszystkim przez dom i właściwą szkołę. Moja mama, świętej pamięci Stefania, wdrażała mi postacie poetów pozytywizmu XIX-wiecznych. Jedną z maksym, którą się kierowałem, jest strofa z utworu Kornela Ujejskiego. Kochajmy ojczyznę nie świątecznie, lecz codziennie, zwięźle i trwale. Ten medal chciałem dedykować mojemu ojcu, świętej pamięci Janowi, który był żołnierzem Korpusu Ochrony Pogranicza, obrońcą Węgierskiej Górki we wrześniu 1939 roku, określanej mianem Westerplatte Południa, jak również żołnierzowi Armii Krajowej Obwodu Dębica, kompanii Rakieta Robczyce 1. Na obchody 77. rocznicy akcji Burza i bitwy na Kałużówce zaprosili władze samorządowe powiatu dębickiego, miasta Dębica, miasta i gminy Pilzno, gminy Dębica, a także Nadleśnictwo Dębica, parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gumiskach oraz Światowy Związek Żołnierzy AK Środowisko 5. Pułku Strzelców Konnych AK Dębicy.